Cześć, witamy w Exito TV, odcinek Pudło Fakty, czyli to, co znajduje się w pudełku. Kolejna nowość z nami to jest T72 M1 Amusing Hobby z Japonii. I to jest ciekawe T72, bo to pierwszy model tego czołgu w skali 1 do 35, który ma pełne wnętrze. Przyjrzymy się mu dość dokładnie, jeżeli chodzi o to, co znajduje się na ramkach, a myślę, że będzie ich sporo, no bo jednak pełne wnętrze rządzi się swoimi prawami. Zaglądamy do pudełka i sprawdzimy, co tam jest. Zobaczmy, co kryje się w pudełku z T72 M1. Najpierw instrukcja. Instrukcja jest w formacie A4, dość gruba, ale też i sporo tam w środku jest do zrobienia. Ja to tak tylko mniej więcej tutaj Wam pokażę, bo naprawdę nie ma co całości dokładnie przeglądać. To jest faktycznie model z pełnym wnętrzem. Tutaj widzimy karuzela do ładowania pocisków, jak to we wszystkich radzieckich maszynach od pewnego momentu. To był system, który oni bardzo lubili. Tutaj silnik. No naprawdę jest tutaj masa rzeczy do zrobienia, masa rzeczy do pomalowania. Tak już naprawdę pobieżnie to tylko, drodzy widzowie, zobaczymy. Tutaj można sobie zobaczyć komputerowe rendery, różne typy amunicji, silnik, układ napędowy. Tutaj jest wyposażenie wieży, sama ta karuzela, samo wnętrze. I tutaj jeszcze jest pokazana wieża. Tutaj oczywiście elementy armaty, radio. Tutaj całość tego systemu razem z karuzelą. No, jest to bardzo estetycznie i ładnie zrobione. Do tego mamy profile barwne. Też stoi za tym Ammo of Mick Jimenez. Trzeba przyznać, że wszystko tutaj jest bardzo zwięźle pokazane. I tutaj jeszcze czeski T72. Jest z czego wybierać, tym bardziej, że najpewniej jeszcze inne malowania też wchodzą w grę. Tutaj mamy kalkomanie. I jeżeli się przyjrzymy, bardzo ładnie wydrukowane. Tu możemy jeszcze troszeczkę zbliżyć. Tabliczki znamionowe. Oznaczenia przynależności państwowej oczywiście. No i jeszcze tablica przyrządów. Bardzo ładnie to wygląda, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o czołgi, te arkusze z kalkomaniami nie są wielkie. Tutaj takie dodatki w postaci nitki, która ma imitować linę holowniczą. Tutaj taka sprężynka do imitacji jednego typu przewodów, czy też może rur bardziej karbowanych. I jeszcze w środku taki elastyczny przewód, to już na wszelakiego rodzaju, czy to przewody paliwowe, czy grubsze wiązki elektryczne. Tak to się przedstawia. No i jeszcze ramka na ramce. Tutaj już nie rozfoliowywaliśmy tej ramki, bo i wszystkie detale widać w tym miejscu. Siatki, wydechy i mniejsze części, które są do uzupełnienia w tym modelu, chociaż ta blaszka nie jest wcale jakaś specjalnie bogata. I jeszcze bonus. W formie bonusu mamy takiego pana. Tutaj jest druga część, czyli ręce. Jak widać, nieco się błyszczy ten odlew, ale poza tym naprawdę figurka niczego sobie. Tu będzie trzeba jeszcze te kosteczki doczyścić. Ale myślę, że nie powinien to być wielki problem. Tutaj już złożone z tyłu ręce ze wskaźnikiem. Także dwuczęściowa miniatura. Oczywiście nie dałoby się tych rąk w rozsądny sposób odlać bez straty detali na figurze. Troszeczkę inaczej sobie zaczniemy. Zaczniemy od ramki przezroczystej. Tutaj wszelkiego rodzaju reflektory, peryskopy, czyli standard, co da się zrobić i co powinno być przezroczyste, to tutaj jest oddane. Można to sobie podbarwić jakimiś farbami bez żadnego problemu albo zostawić takie, jakie jest. Jeśli chodzi o kolejne części, to tutaj mamy kadłub. Kadłub bardzo
porządnie odlany ze wszelkimi detalami. Tutaj jak widać mamy jeszcze jeden właz, drugi właz. Można je też oczywiście zrobić otwarte. W osobnej części jest też górna część wieży. Całkiem ładnie odlana. Tu powinno być widać wszystkie faktury odlewu. Także naprawdę bardzo elegancko wykonana część. Oczywiście tutaj górną część jeszcze trzeba wkleić. Od spodu jest ok, tym bardziej, że jest to rozwiązane w bardzo sprytny sposób. To za momencik, jak przejdziemy do kolejnych ramek. No i jeszcze taka ramka, już ostatnio coraz bardziej standardowa w modelach, to znaczy szpilki łączące ogniwa gąsienic. Tutaj mamy kopyto do układania. Tego typu ramek jest przynajmniej kilka, więc odcinek, który od gąsienic, który będziemy układać, będzie naraz dość długi. No i jeszcze mamy same gąsienice, też ich jest sporo. Takich paseczków mamy cały worek. Ale detal, jak widzicie, jest bardzo dobry. Nawet na bocznych powierzchniach nie widać nadmiernie linii łączenia form. A od spodu też na gąsienicach nie ma śladów po wypychaczach. Wypychacze zostały ulokowane na częściach, które odcinamy, także to bardzo jest dobrze przemyślane. I w sumie powinno sprawić, że składanie obu biegów gąsienic, w tym T72, nie będzie jakąś bardzo trudną i bardzo żmudną czynnością. Przechodzimy do ramek. Ramki zielone, czyli tak z grubsza można powiedzieć zewnętrzna część czołgu. Tutaj jak widzimy jest ta górna część do wklejenia. Tu można zobaczyć od razu mamy karabin przeciwlotniczy już z odlaną lufą poprawnie, nie trzeba nawiercać. Wszystko jest ładnie, czysto wykonane. Nie widać tutaj też śladów po wypychaczach w miejscach, w których mogłyby przeszkadzać. Tutaj odwrócimy ramkę. Proszę się tu też nie sugerować tymi śladami, które teoretycznie mogłyby być widoczne. Jak dojdziemy do ramek szarych, czyli do ramek wnętrza, wszystko stanie się jasne. Nie ma się tu do czego przyczepić. Kolejna ramka. Tutaj części konstrukcyjne, większe płaty, większe pokrywy, łącznie z pierścieniem wieży. Tak jak naprawdę detalu nie brakuje. Co powinno być wykonane delikatnie? Jest wykonane delikatnie. Co wymaga troszeczkę większej głębi, jest też odpowiednio odlane, także Amusing Hobby świetnie sobie tutaj poradził. Jak chodzi o pasowność i komplikacje, no to trudno jest ocenić, patrząc na same ramki. To jest ramka, której głównym elementem są te boczne panele z fartuchami, tu już w jednej części odlane. Można sobie to przyciąć, natomiast zwracam uwagę na to, że są bardzo ładnie pofałdowane, tak jak faktycznie te gumowe fartuchy się fałdowały i zobaczcie, są naprawdę cienkie, więc tutaj zamiana tego na innego rodzaju części wydaje mi się nie ma za dużego zastosowania. W przypadku T80 RPG model zastosował wariant takich fartuchów w formie i plastikowej i gumowej do wyboru przez modelarza. Tutaj będzie dobrze widać cienkość tych elementów, ale przy takim poziomie odlewu naprawdę nie ma to moim zdaniem zastosowania. Tutaj jeszcze na tych dwóch lekko obłych elementach możemy zobaczyć taką gumopodobną, bardzo delikatną fakturę. No, moim zdaniem nic tu już nie wymaga poprawy, bardzo delikatnie, ładnie to jest odlane. Kolejna ramka, ta jest w dwóch egzemplarzach w modelu, widzimy
suwakowo odlany zbiornik paliwa zewnętrzny, elementy zawieszenia, różnego rodzaju uchwyty, inne tego typu drobne elementy. Wszystko też bardzo ładne, bardzo czyste, chociaż ze zbiornika będzie trzeba usunąć linię łączenia form, to na pewno. Kolejna ramka. Tutaj już takie elementy jak błotniki. Tutaj mamy armatę, niestety w dwóch połówkach, więc będzie trzeba tutaj sobie raz, że dokładniej skleić obie części, a dwa, będzie troszkę szlifowania. No nie będzie łatwo ze względu na to, że sporo tutaj jest detali oraz słynny kawałek drewna, belę taką drewnianą, która ma ułatwiać odkopanie czołgu z różnego rodzaju niekorzystnych warunków drogowych. No trzeba przyznać, że ta drewniana bela nie jest najbardziej finezyjnym elementem w tym modelu. Większość modelarzy zwykle i tak zamienia to na coś innego, natomiast no jednakowoż to nie jest najlepszy detal, który został tutaj wykonany, ale poza tym naprawdę bardzo, bardzo przyjaźnie. Kolejna ramka zwielokrotniona, jak można się łatwo domyślić, bo mamy tu przecież koła, mamy też elementy karuzeli ładowania i elementy pocisków, tutaj różnego rodzaju drobne detale, a ta część, jak widać po podniesionej ramce, zawiera też detale od tej strony, także nie trzeba nic nawiercać, chociaż można to oczywiście pogłębić, jeżeli ktoś by potrzebował. Też należy przyznać, że jeżeli chodzi o koła, no to mamy ten słynny szew wynikający z łączenia form dokładnie tutaj po środku, także troszeczkę będziemy musieli się napracować, żeby to wyczyścić, ale poza tym śladów po wypychaczach nie widać. Detal jest na kołach także z drugiej strony. Wszystko bardzo ładnie się prezentuje. Przechodzimy do ramek szarych, czyli do ramek wnętrza i tutaj dochodzimy od razu na samym początku do tego, o czym mówiłem, czyli do tego sprytnego rozwiązania, bo oto, to jest ta strona, nazwijmy, prawa, jest, nazwijmy to, podsufitka wieży i podsufitka tego elementu wklejanego, także dlatego nie należy martwić się w ogóle o ślady po wypychaczach na tamtych częściach, ponieważ po usunięciu tutaj tych elementów zakotwień w formie wystarczy, teraz to będzie pokazane tylko przeze mnie tak bardzo zgrubnie, wystarczy skleić część jedną z drugą i będziemy mieli bardzo elegancką wieżę z wnętrzem. Wszystkie płyty otwieralne są w ten sposób robione. Zresztą zobaczmy sobie na detale, które tutaj producent nam oferuje. Nie ma na co narzekać. Ostre, wyraźne. Nic, tylko kleić, malować i podkreślać łoszem. Na pewno efekt tego będzie bardzo zadowalający. Kolejna ramka z detalami wnętrza. Tutaj mamy karuzelę tak zwaną. Widać, że część jest też bardzo przemyślana. Nie powinno być sklejeniem problemów, chociaż na pewno trochę cierpliwości będzie wymagać i precyzji. Elementów, jak widzicie, co niemiara. Wszystkie pełne detali. I budowa takiego czołgu na pewno Wam zajmie więcej niż jedno popołudnie. To przedostatnia ramka, jeżeli już bardzo ktoś chciałby wiedzieć. Elementy silnika, kolejne pociski. I też możemy zobaczyć, że naprawdę niczego tu nie brakuje. Jeśli ktoś będzie odczuwał taką potrzebę, pewnie może dołożyć troszkę jeszcze przewodów różnego rodzaju na blok silnika, aczkolwiek i o to producent zadbał. Oczywiście te elementy amunicyjne będą musiały zostać wyczyszczone na styku form, bo to niestety już
specyfika technologii. Gdybyśmy mieli je kleić z dwóch połówek, wcale nie byłoby lepiej. I to ostatnia ramka już z większymi częściami wnętrza. Większe panele. Też kawałek magazynu amunicyjnego. I tutaj można zobaczyć głębie detali. Na pewno nie można zarzucić tej firmie, że są mydlane. Panel sterowniczy ze wskaźnikami. Kalkomania powinna ułożyć się na nim bardzo elegancko i po użyciu płynów zmiękczających powinniśmy uzyskać bardzo zadowalający efekt. Nie trzeba będzie specjalnie się ratować jakimiś technikami. Warto pewnie będzie kapnąć jeszcze troszeczkę jakiegoś błyszczącego lakieru bezbarwnego na szkiełka instrumentów w tej skali. To powinno dać bardzo ładny efekt końcowy. Także jak sami widzicie, jest co kleić. Pudełko jest pełne ramek, na ramkach jest elementów w brud, ale sądzę, że ten projekt, mimo że zajmie nam trochę czasu, będzie wart ukończenia. Ok, tak prezentuje się T72M1 z pełnym wnętrzem, plakatem. Jest naprawdę co kleić, to jest potężne pudełko. Niełatwo je też zamknąć, ale trzeba przyznać, że Amusing Hobby się naprawdę tutaj postarał. Zabawy będzie sporo. Jak to zwykle w przypadku czołgów, trzeba będzie się zastanowić, jak to zrobić, żeby wyeksponować jak najwięcej. A przy okazji jest pewna szansa, chociaż trzeba to sprawdzić dokładnie, że będzie dało się przy pewnych przeróbkach wykonać czołg Polskich Sił Zbrojnych, przynajmniej tak wygląda, jak maszyny używane przez nas. Prawdopodobnie jakieś konfiguracje sprzętowe trzeba będzie pozmieniać, natomiast to już, drodzy modelarze, zostawiamy Wam. To było tyle, jeżeli chodzi o nasze pudło fakty. Spotykamy się w następnym odcinku. Kolejne nowości tam będziemy rozpakowywać i patrzeć, co jest na ramkach. A tymczasem subskrybujcie kanał koniecznie. Kliknijcie dzwoneczek, wtedy będziecie mieli powiadomienia u siebie od razu i nie przegapicie żadnego odcinka. Jeśli się podobało, łapka w górę i widzimy się następnym razem. Cześć!